kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008 roku, miał poważne konsekwencje dla globalnego rynku nieruchomości. Polska początkowo nie ucierpiała tak bardzo, jak Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, ale także odczuliśmy skutki kryzysu, szczególnie na rynku nieruchomości. Ceny spadły nawet o 20-30%, a inwestorzy wycofywali się z nowych projektów. Obecnie rynek nieruchomości w Polsce jest na szczycie, ale pojawiają się pytania o stabilność. Wzrost stóp procentowych, wysoka inflacja, napięcia geopolityczne i kryzys energetyczny mają duży wpływ na gospodarki, co może osłabić rynek nieruchomości. Rosnące ceny energii podnoszą koszty utrzymania nieruchomości, a napięcia międzynarodowe, jak wojna na Ukrainie, zwiększają niepewność. Czy to ostatni moment na korzystną sprzedaż? Atrakcyjne lokalizacje wciąż cieszą się wysokim popytem, ale rosnące stopy procentowe mogą szybko zmienić sytuację. Warto więc rozważyć sprzedaż już teraz, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepewność na globalnym rynku. Podsumowanie. Decyzja o sprzedaży nieruchomości wymaga analizy. Rosnące stopy procentowe, inflacja i globalne napięcia mogą mieć kluczowy wpływ na rynek.